to były historyczne wydarzenia, które miały miejsce 40 lat temu. Przypomnę Państwu, już od niedzieli będziemy świętować 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Zaczął Szczecin, później 31 sierpnia to był Gdańsk i słynne zdjęcia Lecha Wałęsy, historycznego przywódcy Solidarności, który wielkim długopisem podpisywał porozumienia sierpniowe, a później ogłaszał triumf na bramie Stoczni Gdańskiej. Doskonale to pewnie Państwo pamiętają. Wielu zastanawia się, jak będą wyglądały w tej chwili te obchody. Wiemy, że niestety od wielu lat trwa podział w polskim i społeczeństwie, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o polską klasę polityczną. Niektórzy pokazują nawet brak klasy, dlatego że 10 sierpnia zostały rozpoczęte w tym roku obchody podpisania porozumień sierpniowych. Ja tylko Państwu przypomnę, że wtedy wicepremier i minister kultury Piotr Gliński wraz z Piotrem Dudą, obecnym przewodniczącym Solidarności, w historycznej sali BHP zainaugurowali obchody 40. rocznicy podpisania porozumień i utworzenia związków i podczas przemówień nie wymieniono nazwiska Lecha Wałęsy. Takie sytuacje niestety mają często w tej chwili miejsce, ale my będziemy mówić o tym, co dobre i o tym, co wydarzyło się 40 lat temu. Już pora teraz na przywitanie Lecha Wałęsy, byłego prezydenta, pierwszego przewodniczącego Niezależnych Związków Zawodowych Solidarność. Dzień dobry, panie prezydencie, mam nadzieję, że się słyszymy. Dzień dobry, słyszę panią. Panie prezydencie, dokładnie 40 lat temu powiedział pan, mamy wreszcie samorządne, niezależne związki zawodowe. Będziemy ustanawiać kolejne prawa. Minęło 40 lat. Te 40 lat to dla pana jak jeden dzień, czy jednak epoka? Nie, trzeba zawsze rozumieć czasy i wyzwania tych czasów, szanse i możliwości. Ja to przewidywałem, bo jak pani może sprawdzić w zestawie filmów, jak kończyłem strajk, to mówiłem. Wszyscy się cieszycie, a ja się martwię, bo teraz dopiero zaczną się problemy. Bo przewidywałem właśnie zmianę epok, zmianę w ogóle całego świata. Zrzuciliśmy wiele murów, granice między państwami, bloki polityczne i militarne. To wszystko było piękne, ale w to miejsce trzeba zbudować. I teraz jeśli chodzi o budowanie, to musimy wydyskutować, co my budujemy właściwie. I to jest okres wielkiej dyskusji i ona musi tak wyglądać, jak wygląda. Panie prezydencie, a kiedy pan dzisiaj myśli sobie o tym, co działo się 40 lat temu, jakie jest pana takie najbardziej żywe wspomnienie? Czy pan się jeszcze w ogóle wzrusza, myśląc o tym, co działo się 40 lat temu? Czy raczej już patrzy krytycznie na to, co się wydarzyło i zastanawia się, czy można było zrobić coś lepiej? Jakie jest pana takie najbardziej żywe wspomnienie wtedy z sierpnia 80 roku? Szanowna pani, to było największe zwycięstwo w dziejach Polski. Bez krwi. Wycofaliśmy armię sowiecką nie tylko z Polski, a ze wszystkich krajów Europy. Czy to jest możliwe? Te inne zwycięstwa, to krew, to bijatyki. To mało tego, rozbiliśmy cały ten obóz, wycofaliśmy wojska i jeszcze w przyjaźni zostaliśmy. Nigdy nie mieliśmy tak przyjaznych stosunków z Rosją, jak mieliśmy w tamtym czasie. Kto to popsuł? Po co to popsuto? Panie prezydencie, wielu zadaje sobie pytanie, dlaczego to akurat Lech Wałęsa został liderem, został twarzą, został takim motorem strajku w Stoczni Gdańskiej. Co w panu było takiego, że akurat to na pana postawiono? Ja też sam się zastanawiam, dlaczego ja. Ja tylko, wie pani, wychowany na wiosce, bieda po wojnie. Wychowany byłem prosto, że do czego się zgadzasz, to musisz to zrobić jak najlepiej. Ja oddałem wszystko, rodzinę, wszystko. Żaden strach, żaden nic, tylko Pan Bóg się liczył i trochę moja żona. I tak ustawiony, uważałem, wyprzedzałem zdarzenia, przewidywania wrogów, przeciwników. Przecież nikt dziś nie pisze. Po tamtej stronie byli doradcy międzynarodowi. Tam był zespół awaryjny. I on myślał, a my tutaj sami jeszcze ja prowadzący, bez przerwy problemy, bo bez przerwy mnie ktoś podgryzał i bez przerwy coś tam żądano, a ja musiałem zwracać uwagę, że mam podsłuchy, mam agentów i muszę wyprzedzać indywidualnie akcję, bo inaczej nie wygramy. Panie prezydencie, ten sukces, to chyba mówią wszyscy uczestnicy tego strajku i wszyscy, którzy byli też negocjatorami, że ten sukces was zaskoczył, że wy się nie spodziewaliście, że to się uda aż tak mocno.
Proszę Państwa, tak, nie spodziewaliśmy się i wcześniej już budowaliśmy solidarność Europy Środkowo-Wschodniej. Już z Hawlem i innymi działaczami sąsiedztwa rozmawialiśmy, jak po przegraniu naszej solidarności zagramy solidarnością Europy Środkowo-Wschodniej. O tym nie mówimy dzisiaj, no bo jak zwyciężyliśmy polską solidarnością, to po co o tym mówić? Mm-hmm. Panie prezydencie, oczywiście pan jest uważany za serce, mózg i twarz strajku w Stoczni Gdańskiej, ale no sam pan by tego nie wygrał. Dziś z perspektywy czasu, kto panu najbardziej pomógł? Właściwie nikt i wszyscy. Proszę panią, ja byłem najbardziej doświadczony w walce. Miałem już poza sobą strajk wielki w stoczni w 1970 roku, potem strajk w elektromontażu i jeszcze parę innych takich zaczepek. Więc ja byłem najbardziej przygotowany i przemyślałem wszelkie możliwości, dlaczego przegrywaliśmy. I w związku z tym wiedziałem, jak to ustawić. Wiedziałem, że ciszej będziesz, dalszej pójdziesz, więc nie mogłem stosować demokracji, nie mogłem stawiać na nikogo, nawet na najlepszych ludzi, bo tu trzeba było błyskawicznie działać. Kto dziś zastanawia się, że strajk 4 razy załamał się, ludzie poszli do roboty, czy ktoś o tym mówi, a wymagano ode mnie demokracji i dyskusji. Tam nie było czasu, tam były ułamki sekund, gdzie trzeba podejmować decyzje. I ja je podejmowałem, bo byłem przygotowany przez wcześniejsze akcje i oddany 100% sprawie. Powiedział pan przed chwilą, że to było największe polskie zwycięstwo bez rozlewu krwi. Wspomniał pan także o strajkach z roku 1970. Co takiego innego było w strajku w Stoczni Gdańskiej w roku 80, czyli dekadę później, że udało się to załatwić bezkrwawo? Proszę panią, dzisiaj możemy porównać to, co się dzieje na Białorusi, to jest polski rok 1970. Nieprzygotowani, bez ludzi na negocjacje, bez postulatów, bez niczego. To proszę panią, to nie da się, bo po przeciwnej stronie są ludzie przygotowani, są ludzie z argumentami, są ludzie, którzy mają i siłowe argumenty i na to trzeba przygotować i ludzi, i tematy, i walka z propagandą, i wyprzedzanie koncepcji. Proszę panią, to na tym polega sztuka. I dlatego kiedy kończyłem strajk w 1970 roku, mówiłem, Panie Boże, daj mi tu jeszcze raz wrócić, a ja już wiem, jak go rozegrać. I 10 lat zastanawiałem się, jak walczyć, aby zwyciężyć. No i chyba dobrze przepracowałem 10 lat, bo finezyjnie wygraliśmy walkę. A pani powiedziała, że największe zwycięstwo, no proszę panią, wycofać armię sowiecką z Polski, wycofać z całej Europy i jeszcze przyjacielem zostać? Czy pani wyobraża sobie większe zwycięstwo? To co poprzednie zwycięstwa nasze, gdzie krew, bijatyka, chamstwo, to jest większe od naszego zwycięstwa? Panie prezydencie, poniekąd uprzedził pan moje pytanie, wspominając o Białorusi, bo właśnie o to chciałam spytać, czy pan porównałby sytuację na Białorusi w tej chwili do roku 1980, tego co działo się u nas, ale rozumiem, że nie. Nie, Białoruś jest dzisiaj w roku 1970 naszym. I dlatego ja już stałem na czele tej walki i przegrałem, bo tego wygrać się nie da, bo trzeba się przygotować, trzeba mieć ludzi przygotowanych do rozmów, do tematów, do propagandy. Tylko tak można. Oczywiście może im się uda, ale to jest nawet jeśli im się uda, to i tak za tydzień czasu jedni zwyciężą, za tydzień ich przewrócą, bo następni, dlatego że nie ma przygotowanych akcji, nie ma ludzi, którzy przekonują i są przekonani. I ludzie w nich uwierzą. Takich ludzi nie mają, mają za mało i dlatego też niech się szybko przygotowują, bo teraz można się szybciej przygotować, mając polskie doświadczenia i inne, ale trzeba się błyskawicznie przygotować do negocjacji, do tematów, do rozmów, do propagandy. Panie prezydencie, czyli rozumiem, że według pana ta rewolucja, ewolucja, no to różnie można powiedzieć, na Białorusi będzie trwała jeszcze co najmniej kilka dobrych lat.
Problem nie można przewidzieć, bo rewolucja ma swoje prawa. Mogą zwyciężyć i szybciej, natomiast jest to tak ryzykowne, tak niebezpieczne, że to jest, krótko mówiąc, powstanie warszawskie, gdzie wymordowaliśmy kwiat polskiej młodzieży. Dlatego, że ludzie złe decyzje podejmowali, nie byli przygotowani i dlatego też chwalimy się tym. Tak, bo bohaterstwo było, ludzie walczyli, to wszystko prawda, tylko to się w ogóle nie kalkulowało. Panie prezydencie, wracając do tego, co 40 lat temu było w Gdańsku. Te negocjacje trwały tak naprawdę do ostatniej chwili. Czy prawdą jest, że pan, delikatnie mówiąc, mocno się zirytował, dowiedziawszy się, że Szczecin podpisał te porozumienia dzień wcześniej? Proszę panią, ja tam wysłałem człowieka, który miał ich pilnować z jednym hasłem, co uzgodniłem z Jurczykiem. Poddajemy się razem. A dlaczego tak? Dlatego, że w 70 roku na prośbę stoczni remontowej i innych stoczni szliśmy, nie dogadaliśmy się i każdy inaczej walczył, dlatego też zostaliśmy pokonani. Ja mając doświadczenie roku 70 wiedziałem, że tylko razem, tylko wspólnie możemy ładnie zwyciężyć, a Jurczyk mnie zdradził, no. I tak go nazwałem kiedyś. Panie prezydencie, czy ma pan do dzisiaj ten długopis, którym podpisywał porozumienia sierpniowe? To jest przekazane na Jasną Górę i tam musi być wszystko, co dostałem. I złoto, i srebro, i medale. Wszystko jest na Jasnej Górze, możecie to sprawdzić. Naszych młodych widzów bardzo interesuje ten długopis. Dlaczego akurat taki? Niech pan opowie tym najmłodszym. Nie, proszę panią, ja ani ten różaniec, ani Matkę Boską, którą do dziś noszę, ani ten długopis, to nie ja. Nie ja wykorzystywałem te szanse. Ja po prostu... Ktoś to podawał, ktoś to w dobrym miejscu podał mi. Ja mając taki długopis, no dlaczego nie mam tym podpisać? Nie zdawałem sobie sprawy, podobnie z Matką Boską. Przecież ja bym nie założył, bo przecież nie wolno, to jest gra wiarą. Mnie założono w tamtym trudnym czasie i ja zaskoczony przy kamerach całego świata odpowiedziałem. No cieszę się bardzo, będę nosił zawsze, kiedy będę parał się sprawami politycznymi. No i dotrzymuję słowa, ale sam zawsze miałem i mam do dziś, od dziecka do dziś, mam medale pod spodem, zawsze nosiłem i noszę, a nie na wierzchu. No tak, ale tu dałem słowo publicznie, wobec całego świata. W związku z tym nie mogę tego zmienić. Panie prezydencie, od wspomnień niestety musimy przejść do nieprzyjemnej i szarej polskiej rzeczywistości, a właściwie tych stosunków, które w tej chwili panują i na polskiej scenie politycznej, i w polskim społeczeństwie. Czy cokolwiek z tej pierwszej solidarności w nas jeszcze zostało, czy pana zdaniem to dziedzictwo zostało już zupełnie zaprzepaszczone? Proszę panią, solidarność tamtą należy rozumieć, że zbudowaliśmy monopol, który przeciwstawił się monopolowi komunistycznemu. Przegrywaliśmy z bronią w ręku u Paszko, przegrywaliśmy strajki studenckie i robotnicze i wyciągając wnioski z tych prób i błędów, zaproponowaliśmy wszyscy razem, ile się da w Polsce, zorganizowaliśmy, doprosiliśmy do tego Europę, za mało doprosiliśmy Stany i Kanadę, no i monopol globalny spowodował zwycięstwo nad komunizmem. Ale kiedy doszliśmy do przystanku wolność, należało jak najszybciej zamienić to na pluralizm, na demokrację, a więc podzielić. Mnie się płakać chciało, ale musiałem wyprzedzać, musiałem robić kroki, które dają sens i szansę na większe zwycięstwo. Dlatego dzisiaj słyszę, nawet wczoraj w radio, jak dyskutują, że postulaty nie są spełnione. Ludzie, 40 lat i wy nie zrozumieliście, tamte postulaty były rzucone w twarz komunie. Albo zorganizujecie, albo załatwicie te sprawy, albo będziemy niegrzeczni. A kiedy przyszła demokracja, to te postulaty są rozpisywane na programy partyjne, na demokrację. I to do demokracji miejcie pretensje, że nie ma w swoich programach postulatów tamtego czasu, a nie do Starej Solidarności czy do Wałęsy. Trzeba rozumieć sprawy i dzieje, to co działo się kiedyś i co się teraz dzieje. Panie prezydencie, a co pan sobie myśli, co pan czuje? Bo na pewno pan coś czuje. Kiedy słyszał pan, oglądał, albo panu powtarzano to, co się wydarzyło 10 sierpnia teraz, kiedy Piotr Duda ramię w ramię z Piotrem Glińskim rozpoczynali obchody 40-lecia podpisania porozumień sierpniowych i tam w ogóle nie padło pana nazwisko nawet przez sekundę. Co pan sobie myśli w tej sytuacji? Myślę, że mamy pajacy, a nie ludzie faktów. Mamy niepoważnych ludzi, którzy nie rozumieli nic i nie rozumieją. No,
W demokracji to się zdarza. Szanowna Pani, na skróty. Nam się udało w tym pokoleniu zakończyć epokę wielkich podziałów. Bloki, systemy, państwa, granice. Nam się udało, dlatego że technologię zbudowaliśmy, która nie mieściła się w tamtych strukturach. I jednocześnie po przewróceniu zauważyliśmy, że na horyzoncie jest nowa epoka. Epoka intelektu, informacji i globalizacji. I my po tym zwycięstwie znaleźliśmy się pośrodku. Jedno padło, drugie nie powstało. I dlatego ja nazwałem ten okres epoka słowa, epoka wielkiej dyskusji, jak ma wyglądać Polska, jak ma wyglądać Europa, jak ma wyglądać globalizacja. Tego inaczej się nie da. Tamta epoka była brudna. Tamta epoka wystawiała dla małych interesów bohaterów, a oni bandytami byli. Oni niewolnictwo budowali. Widziała Pani, co się w Stanach dzieje? My musimy to wszystko przewrócić, bo to wszystko nie pasuje do tej epoki. Nie pasuje demokracja, nie pasuje systemy ekonomiczne. To wszystko trzeba zmienić, bo jest tak wielkie zwycięstwo, które kończy epokę tamtych działań, tamtych programów, a zaczyna epokę nową. I musimy to wydyskutować, Pani musi mnie przekonać, ja muszę Panią przekonać, abyśmy zaczęli coś budować. Wielu uważa, że nam się nie uda tego zrobić, że zniszczymy cywilizację, bo dogadanie jest niemożliwe. Panie widzi z tą naszą chorobą. Co, jak Pani rozumie tą chorobę? To jest pogrożeniem palcem. Lotki, kochanie, bierzcie się do roboty, posłuchajcie Wałęsy, bo następne uderzenie nie przeżyjecie. A co trzeba zrobić? Usiąść do stołu i wspólnie uzgodnić, jakie tematy nie mieszczą się w państewkach. Jakie zrobić listę tematów. Jak listę tematów zrobimy, to część na kontynenty, część na globalizację. I wtedy, jak będzie ta lista, to zastanowimy się błyskawicznie, jakie programy, jakie pieniądze, jakie struktury, by nie dać się następnemu uderzeniu choroby, na przykład. Mm-hmm. Pan mówi o kwestii koronawirusa, ja bardziej pytałam o samą politykę, no bo... Polityka nie może inaczej wyglądać, bo jesteśmy między epokami. Tamte nie pasuje, i dlatego ludzie naciskają na zmiany, politycy nie zdążyli z propozycjami, dlatego budzą się demony, stare pomysły. Ludzie wybierają tych, którzy mówią, że będą reformować, a ci tłumaczą, zdrajcy, agenci i inni, no bo nie mają argumentów na budowanie, to chcą udawać, że oni są lepsi, mądrzejsi jak Gliński i inni. No to są pajace, oni nic nie rozumieją z walki naszej. No dobrze, panie prezydencie, ale oni są wybierani przez większość, jednak w demokratycznych wyborach wygrywają. Dlaczego? Tak, bo to jest okres wielki, mówiłem pani, epoka słowa dyskusji i ludzie próbują, oni dzisiaj zdobyli trochę władzy, negując to wszystko, bo wielu ludziom jednak te reformy trochę kosztowały i w związku z tym wykorzystują momenty, zamiast reformować, wykorzystują, bo nie mają programu pozytywnego. To że oni zrobią lepiej, że agenci, że inni i na tym grają i jakiś czas będą wygrywać. A jutro będą musieli uciekać z tych stanowisk, bo ludzie się zorientują, że to nie to, że to oni są zdrajcami, że to oni robią źle, a nie ci, co wcześniej robili porządek w kraju. Panie prezydencie, teraz bardzo często, ostatnio w kampanii prezydenckiej, to Rafał Trzaskowski mówił głośno, że potrzebna nam jest nowa solidarność. Pana zdaniem to są puste słowa, czy rzeczywiście jakaś idea, która może w najbliższym czasie cokolwiek zmienić? No przykro, muszę powiedzieć tym mądrym ludziom i temu zacnemu Trzaskowskiemu kolego. W tamtym czasie solidarność była możliwa, bo wszyscy, cały świat miał wspólny mianownik. Komunizm i Związek Sowiecki. Natomiast w licznikach mieliśmy różne rzeczy, różne państwa. Jedni kochali Związek Radziecki, inni nienawidzili i tak dalej. Ale mianownik mieliśmy wspólny. I kiedy rozbiliśmy Sowietów, rozbiliśmy Związek Radziecki, komunizm, straciliśmy wspólny mianownik. I dopóki nie znajdziemy wspólnego mianownika, nic podobnego do solidarności nie może się zdarzyć. Chyba, że Trzaskowski wymyśli coś, co połączy wszystkich ludzi na świecie. W tamtym czasie było to możliwe. Teraz jest to niemożliwe. A pan pokłada w nim jakieś nadzieje? W tej zapowiedzi nowego ruchu, jakiejś nowej idei, nowego powietrza na polskiej scenie politycznej? Tak, pokładam. Naprawdę to jest
bardzo inteligentny, mądry, wykształcony człowiek ma szansę, tylko musi bardziej zrozumieć i czytać wyzwania czasu. To, że dzisiaj ludzie chcą czegoś, to prawda. Chcą, dlatego wybierają populistów i demagogów. I tu trzeba przedstawić coś, co może być trwałe i pociągnąć ludzi. Natomiast mówienie o starej solidarności jest nieprawdopodobne, bo to się nie może zdarzyć. Po prostu nie może się zdarzyć. Panie prezydencie, a co pan sobie myśli, kiedy patrzy na dzisiejszą solidarność, na dzisiejszego przewodniczącego, na dzisiejsze działania Związku Zawodowego, który według wielu jest po prostu przybudówką partyjną? Proszę panią, prosiłem w tamtym czasie, wiedząc, że dojechaliśmy do przystanku Wolność, i tam ta solidarność kończy się i dlatego przewidując te wszystkie problemy i tych, którzy dzisiaj tam coś próbują robić, mówiłem, zwińmy sztandary solidarności. Schowajmy je, zakonserwujmy na czasy, które mogą być jeszcze za naszego życia potrzebne. No nie posłuchano mnie. Gdybyśmy to zrobili, to przecież ci ludzie, oni są lepsi, mądrzejsi, ale to są inne czasy i oni powinni być dopasowani do tych czasów. A nie zostawili sztandary, nasze zwycięstwa i czasami ich używają, że to jest ich, a my jesteśmy zdrajcami. To co ja miałem zostać i trzymać komunistów, nie miałbym brać władzy, nie miałbym ich strącić. Przecież oni opowiadają takie bzdury i robią takie bzdury, że to się nie myśli w głowie. No ale to jest czas przejściowy, to jest czas dyskusji i musimy przetrenować wiele rozwiązań i przetrenować taki związek z nudą na czele. Czyli pan nadal w tej trudnej sytuacji pozostaje optymistą? Proszę panią, nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las. Proszę panią. Ja zawsze staram się wcześniej przewidywać możliwe rozwiązania. I dzisiaj widzę, że albo rzeczywiście nie dogadamy się i zniszczymy życie na ziemi, możemy zniszczyć przez podobnego kogoś do Putina, który przyciskiem to załatwi, a możemy niekontrolowany rozwój doprowadzić do takiej sytuacji, że sam wybuchnie i wszyscy zginiemy. 1000 lat nie będzie nic na ziemi, za 1000 lat przyślą nam Adama i Ewę i od początku zaczniemy i znów 2000 lat będziemy budować. Mm-hmm. Panie prezydencie, jak pan będzie spędzał tę 40. rocznicę? Jakie macie państwo zaplanowane spotkania, uroczystości? Jak pan będzie świętował? Bo to po 40 latach jest bardzo ważne. No, proszę panu, oczywiście jest program, to inni ustalają. Z prośbą, że już nie jestem taki młody, więc że ograniczam swoją pracę, bo jestem stary już, ale tam, gdzie należy, tam będę starał się być i zabrać głos oczywiście. No właśnie, a propos tego zabrania głosu, to będzie pytanie, na które pewnie nie będzie chciał pan do końca chętnie odpowiedzieć, ale zaryzykuję. Panie prezydencie, kiedy pan sobie myśli dzisiaj już tak z perspektywy, to pan popełnił jakieś błędy? Zrobiłby pan coś inaczej przez całe lata 80. czas swojej prezydentury? Proszę panią, wiem, że się nie spodobam wszem i wobec, ale powiem, nigdzie żadnego dużego błędu nie popełniłem. Wszystko mi się udało. Poprowadziłem mimo sprzeciwu tamtego systemu i kolesi moi, wszystko doprowadziłem do przystanku Wolność, bo takie założenie miałem. Potem myślałem, że demokracja załatwi to wszystko. Zorientowałem się w pewnym momencie, że nie załatwi, stąd zakandydowałem na prezydenta, bo myślałem, że mi się uda przekonać, że system prezydencki, dekrety pomoże mi drugi etap rozegrać mądrzej niż teraz to wszystko rozgrywa. No ale przeliczyłem się, przegrałem na drugą kadencję, połowę zrobiłem, połowę nie dano mi zrobić i dlatego nie popełniłem żadnego dużego błędu. Mhm. Proszę panią, dojechałem do przystanku Wolność, dojechałem. Nie, bezkrwawo. Kto by tego dokonał? Da pan mi dzisiaj tych mądrali, który z nich by tego dokonał? Panie prezydencie, to dlaczego jest tak, że dzisiaj tak naprawdę bardzo często wielu ludzi ceni pana bardziej na świecie niż w pana własnym kraju? No bo proszę panią, bo idę prostą drogą, bo nie, dla mnie nie ma nikogo, nie ma kościoła, nikogo. Jeśli mówisz nieprawdę, nieuczciwie, to ja ci dam w nos. Mhm. I to robię. I w związku z tym obrywam, no. Panie prezydencie, Kościół odegrał niebagatelną rolę, jeśli chodzi o to, co działo się w latach 80., jeżeli chodzi o Solidarność. Czy ma pan dziś pretensje do Kościoła w kontekście tego, w jaki sposób się zachowuje, jakie miejsce wybrał sobie w polskim społeczeństwie, gdzieś między polityką, a właśnie czym, religią? Co pan myśli o dzisiejszym Kościele? Szanowna pani, jednak pani mnie nie słucha. Ja pani powiedziałem, wszystko musimy zmienić, w tym i
wiarę i religię. No dobrze, ale jakie błędy popełnia Kościół, pana zdaniem? Zaraz, nie skończyłem, proszę panią. W tamtym czasie religia, wiara była zagrożona komunizmem i innymi dyktatorami. Musiała ukrywać wiele rzeczy, nie pokazywać, bo by uderzono w nią i rozbito. W związku z tym był taki czas. Kiedy mamy wolność i nie ma komunizmu, nie ma tych wielkich zagrożeń, musimy wymodlić i odczyścić nawet wiarę i religię. Odrzucić wszystko to, co to się nie podoba, które coś źle robione. No i dlatego to wszystko czeka na uporządkowanie. Nie ma dziedziny, która by pasowała na te czasy. Oczywiście w jednej dziedzinie więcej trzeba zmienić, w innej mniej, ale musimy dokonać zmian, bo widzi pani, ludzie się rozwijają, społeczeństwa spokojnie, po kroku, 100 lat, takim płynnym ruchem i są skoki. My żyjemy w skoku. Przewróciliśmy podziały państwa, kraje, idziemy w kierunku globalizacji, a to wszystko pozostają pytania. Pierwsze pytanie, jaki fundament pod tą nowość pani proponuje? Jaki fundament? Jak się dogadamy co do fundamentów, a na razie się nie dogadaliśmy, to będzie pytanie drugie. A jaki system ekonomiczny pod tą nowość? No nie komunizm, ale nie kapitalizm, taki jak dziś jest. Kapitalizm tamten był na państwa, na kraje. Państwo oszukały, kradzili, wszystko robili, co niedobre, by się wzbogacić. Ktoś nazwał wyścig szczurów między państwami. Teraz, kiedy budujemy coś większego, koniec z wyścigu szczurów. A więc nie ma, kapitalizm tamten nie pasuje na te czasy. Zostaje gospodarka wolnorynkowa, a wszystko inne musimy uzgodnić i przebudować. I trzeci problem. Jak sobie poradzić dzisiaj z demagogią, populizmem i oszustwami polityków w skali tej większej? Widzi pani, to są trzy główne pytania i dopóki tu przez dyskusję nie osiągniemy porozumienia, to nic dobrego się nie zrobi. Czy pani wie, że prawie w całym świecie nikt nie wierzy w demokrację? Demokracja to nie jest tylko wybory. Demokracja założenie było takie. Pilnujmy wszyscy, by najmądrzejsi ludzie, najlepsze programy, najuczciwszy mieli nasze zaufanie i mogli nas prowadzić, bo oddajemy swoje losy. Czy tak jest? Proszę panią. A więc wszystko do wymiany. A bohaterowie? Teraz, kiedy znosimy granicę, to przyjeżdżają państwa z Meksyku czy z innego kraju i mówią, co? On ma pomnik, to jest bandyta, on nas mordował. No i nie może się ten pomnik utrzymać, chyba że posłuchacie Wałęsy, to Wałęsa wam powie, co należy zrobić. Bo te pomniki wszystkie nie pasują na dzisiejsze czasy, bo państwo jedno się budowało, a na drugim zbrodnie czyniono. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za to spotkanie. Życzymy bardzo, bardzo dużo zdrowia i pięknych obchodów 40-lecia podpisania porozumień sierpniowych. Pozdrawiamy, kłaniamy się. Do zobaczenia. To był Lech Wałęsa, były prezydent i pierwszy przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Dziękujemy. Do zobaczenia.